Było radośnie, rytmicznie i przede wszystkim spontanicznie. Wszystko za sprawą gości z Rumunii, którzy z krótką wizytą pojawili się w ratuszu. To uczestnicy projektu Wymiana Międzykulturowa Polsko-Rumuńska 2019, realizowanego w stulecie sojuszu obu krajów. Klub Modnej Babeczki jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Chodzi nam o wymianę kulturową, poznanie tradycji zarówno Rumunii, ale i dla naszych gości, także aby oni poznali naszą tradycję. Klub Modnej Babeczki, a w skład wchodzi Elena Jaworska, mieszkająca w Polsce od 27 lat, a pochodząca z Rumunii. I to ona nas zaszczepiła tym pomysłem, abyśmy zaprosili gości z Satu Mare, z północnej Rumunii, abyśmy poznali piękne tereny, architekturę, ale także folklor i to, co nas łączy, czyli tradycje i naszą wzajemną współpracę. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi uda nam się nawiązać bliższą współpracę, że będziemy mogli pokazywać to, co u nas jest piękne w województwie świętokrzyskim w Kielcach. Będziemy mogli też jeździć z wystawami fotograficznymi czy z malarskimi, ale także pokazywać nasz śpiew, taniec, to co najpiękniejsze w naszym regionie. Goście z Satu Mare przez kilka dni przebywają w naszym regionie, uczestnicząc w wielu wydarzeniach. Prezentują nie tylko sztukę ludową i folklor swojego ojczystego kraju, ale też czerpią wzory z naszych polskich tradycji. W ratuszu przyjął ich Arkadiusz Kubiec, zastępca prezydenta. To właśnie miasto Kielce przyłączyło się do organizacji tego pobytu. Ta wizyta została zorganizowana przy współpracy Eleny Jaworskiej, Rumunki mieszkającej od wielu lat w Kielcach, dla której to kolejny projekt realizowany w ramach kontaktu obu narodów. We wcześniejszy włączyli się uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej numer 15, w której pracuję. Ja zaczęłam 2 lata temu projekt edukatywny z szkołą numer 15, gdzie koordynowałam, ale oczywiście za zgodą i za aprobacją pani dyrektor Rasała, która była zachwycona tym projektem, więc to jest tak jakby kontynuacja. Oczywiście mamy jeszcze teraz w maju, ostatni tydzień maju, też jedziemy do szkoły Mircea Eliady, gdzie mamy wymianę, ale nie jest powiedziane, że nie będziemy myśleć o następnym, ponieważ to jest bardzo otwarty kraj na różne projekty, nie tylko edukatywne. Jeżeli chodzi o kulturę, to też. I chciałabym pokazać Rumunię z dobrej strony. W programie pobytu gości z Rumunii jest także wizyta w Kieleckim Parku Technologicznym, gdzie odbędzie się pokaz i warsztaty modowe.